Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś kolejne wyjście na grzyby. Zobaczymy, co uda się nazbierać. Tu jeszcze na wstępie, jak widzicie, u mnie na łące pasą się krowy sąsiada, wyjadają resztę trawy. Sąsiad tam połączył jego pastwisko z moją łąką, więc krowy sobie wyjadają te resztki, które podrastają. I co? Tak oto łąka będzie wykorzystywana aż do samej zimy. Nie będzie się marnować. No, krowy też trochę nawiozą odchodami, więc git. A dobra, teraz lecimy do lasu. Dzisiaj cel prawdziwki, jak przeważnie, więc zobaczymy, co się uda nazbierać. Więc lecimy. Muszę powiedzieć, masakra. Miałem się z wami połączyć przy pierwszym grzybie, no ale niestety nie dość, że strasznie ciężko jest coś nazbierać, to jeszcze ludzi masa w lesie. Teraz też przeszedłem przez taki większy potok, idę bardziej w głąb lasu. Tu nawet przed chwilą spotkałem na drugiej stronie dwie osoby, chodzą. No i nie ma tam grzybów, chodzę już godzinę do półtorej godziny i dopiero kilka prawdziwków, więc trzeba bardziej iść w głąb lasu, może tam, gdzie w ostatnim odcinku z Krzyśkiem byliśmy, to coś tam się znajdzie. No i co, tutaj po przejściu potoka znalazłem jednego, zobaczymy dalej, co będzie. No ja mówię, na półtorej godziny chodzenia po lesie tyle. Jest kolejny prawdziwek. Zobaczcie, jak fajnie tu na brzegu potoka sobie rośnie. Elegancki. Może mu zdjęcie zrobimy. Ładny prawdziweczek. Targamy. Ładny, grubiutki. Kolejny sobie stoi. Coś go tu delikatnie uszkodziło. Kopnięty pewnie został. No ale jest. Też elegancki. I tu kawałek dalej. Dwa takie mniejsze. No więc jak na razie tutaj to ta miejscówka zaczyna się bardziej obiecująco niż tamten kawał lasu, który przeszedłem. No i tu jest drugi. Zobaczymy, może w tym miejscu akurat się poszczęści i będzie coś więcej tych grzybków. No muszę powiedzieć, że się dosyć ładnie pokazują teraz. Na tej stronie, tu jest kolejny, też ładniutki. Wypluć słowo, żeby było ich więcej, ale ładny. O. Więc elegancko. Gołędzia, kolejny prawdziweczek. Troszkę obgryziony, ale to nic. Liczy się sztuka. Widzę, że mogę od razu w to miejsce iść, a nie marnować czas na tamte. A w wiaderku przybywa już jest tyle. Jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio z Krzyśkiem nazbieraliśmy sporo. No i zobaczymy, może tutaj mi się uda. Tu widzę takie dwa większe, ale to już ich nie będę zrywał. No i tu jeszcze są dwa. Jeden pod paprotkami, taki ładniejszy. I tu jest taki większy. Tylko, że jego chyba też... O nie, on sito. Więc on zostanie.
ale tego bierzemy. No i schodzę tu po całym, zobaczymy, może uda się. Tak siadłem na chwilę sobie odpocząć, tak się rozglądam, patrzę, a tutaj osy mają gniazdo, więc spadam stąd, żeby mnie nie pogryzły. Nie wiem, czy je będzie widać, o, latają. Tam przy tym patyku na środku jest dziura i tam mają gniazdo, więc ja stąd spadam. Stoi sobie kolejny ładniutki. O, jaki grubas. Więc następny do kolekcji po przerwie. Stoi kolejny. Fajną nóżkę zakrzywioną, ma takie siodełko. No, a w wiaderku tyle. Takie większe pół wiaderka już jest. A jeszcze trochę drogi przede mną, więc mam nadzieję, że wiaderko zostanie nazbierane. Stoi sobie kolejny kolega. Też ładny. No co? Idziemy teraz na dół. Jest następny. Troszkę odgryziony, ale to nic. Ważne, że jest taki prawdziweczek. Stoją kolejne dwa, tyle że ten wywrócony, on już się nie będzie nadawał, gdzie go zostawiamy. No i tu jest drugi, ale też widzę, że nic z niego. Zobaczymy przekroje. Pewnie orobale. I to jeszcze wielki, więc zostaje też. No i dobra. Ten prawdziweczek, którego teraz widzicie, jest już w tym odcinku ostatnim, którego zbieram, więc targamy. A ostatni, bo już schodzę tu na dół na drogę, koniec na dziś, zmykam do domu, już praktycznie 3 godziny chodzę, więc trzeba w końcu wracać do domu. No i co, podsumowanie. Mam tyle, prawie całe wiadereczko, więc grzybobranie udane jak najbardziej. Na początku było trudno, bo nie było praktycznie nic. Dopiero teraz, gdy przyszłem w to miejsce, gdzie ostatnio byliśmy z Krzyśkiem, to coś się udało prawdziweczków nazbierać, takich ładnych, niektórych nawet. No co, chyba się ten wysyp znowu kończy, bo ciężko znaleźć coś dzisiaj było, więc najprawdopodobniej prawdziwki znowu się kończą, ale to jeszcze ich nie koniec, bo to jeszcze dopiero wrzesień, one jeszcze na pewno się opuszczą. Wrzesień, październik jeszcze będą rosły. No, ale na razie tyle. Chyba zrobię sobie przerwę od grzybów, bo nie ma sensu chodzić. Mało jest do zbierania. Dzisiaj się jeszcze udało, ale kilka ludzi spotkałem już w lesie, nie mieli za dużo, więc trochę nie opłaca się chodzić. Też ludzi więcej w lesie niż grzybów. Trzeba bardziej w głąb lasu iść, tak jak teraz jestem, żeby cokolwiek nazbierać. No ale też tu widać po tej miejscówce, że gdzie ludzi za bardzo nie ma, że grzyby też za bardzo nie rosną. No. I co? Wszystko na dziś w odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się.
Cześć.